Bóg, który rzekł: z ciemności niech zaświeci światłość, zajaśniał w naszych sercach ku rozświeceniu poznania chwały Boga w obliczu Jezusa Chrystusa. A mamy ten skarb w naczyniach glinianych, aby wielka obfitość mocy była z Boga, a nie z nas. Drugi list do Koryntian, 4:6-7. Skarb w ziemskich naczyniach glinianych. Kiedy zdajemy sobie sprawę z tego, jak nędzne jest ciało w nas, musimy dostrzec, że Bóg uczy nas, abyśmy patrzyli na Chrystusa. Gdy patrzymy na Niego, na Chrystusa, Jego moralne cechy będą na nas wyciśnięte. Niektóre z tych cech to posłuszeństwo i zależność od Boga, cierpliwość, łagodność, samokontrola i wiele innych. W liście do Galacjan, 5:22-23, widzimy, że te cechy są przedstawione jako owoc Ducha Świętego, który praktycznie działa w życiu wierzącego. Apostoł Paweł wyjaśnia, że nasze ciała, które nazywa naczyniami glinianymi lub ziemskimi naczyniami, zawierają ten szczególny skarb Chrystusa mieszkającego w każdym wierzącym. Następnie, gdy naczynie jest rozbite, gdy własne ludzkie myśli są odłożone na bok, światło świeci. W słowach musimy wszyscy stanąć przed Trybunałem Sądu Chrystusa, z 2 listu do Koryntian, 5:10, apostoł Paweł przypomina nam, że wszyscy musimy stanąć przed Sądem Chrystusowym. Wszystko, co uczyniliśmy w naszym życiu, objawi się wtedy w świetle Jego świętej obecności. Nasze motywy, nasze samolubstwo, nasza stronniczość, nasz nepotyzm, nawet jeśli są mieszane z naszą służbą dla Pana, zostaną ujawnione. To, co było robione niezależnie czy w tajemnicy, czy publicznie, czy w miejscu pracy, czy w domu, czy w indywidualnych rozmowach, czy w publicznym głoszeniu, wszystko zostanie obnażone. Pamiętajmy jednak, że kiedy staniemy przed Sądem Chrystusowym, nasza grzeszna natura nie będzie już w nas. Wtedy będziemy z Chrystusem i podobni do Niego i będziemy się cieszyć, że nasza stara, samolubna i grzeszna natura raz na zawsze odeszła. Tylko to, co było z Chrystusa, pozostanie z nami na zawsze. Dzień po dniu, gdy idziemy naszą ścieżką odosobnienia przez pustynię tego świata, starajmy się podobać Jemu, starajmy się podobać Mu, patrząc na Jezusa, który jest początkiem i końcem naszej wiary, jak mówi Hebrajczyków 12:2. Tak Słowo Boże nas uczy odnośnie tego upodobnienia do Chrystusa przez wydawanie owocu Ducha.